powiadają, starość okresem jest złotym. Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę, oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje, czy to wszystkie części, które się wyjmuje. Za czasów młodości, mówię bez przesady, łatwe były skoki, biegi, przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. A teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją, niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy rano wstaną, części pozbierają, niech rubrykę zgonu w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. Brawo! Leluja, leluja, z pachnącego ziela niesiemy to ziele na kwietną niedzielę. A ziele to gałązki wierzby, leszczyny ozdobione cisem, jałowcem i kolorowymi wstążkami. Czyli dzisiaj ciekawe, kto miał taką palmę naświęcone. My z dyngusem do racza. My z dyngusem do racza. Donom chleba i kołacza, donom chleba i kołacza. Powiedziała stara świnia, że zabiliście jej syna, że zabiliście jej syna. Hej! Jak nie syna, to córeczkę, dajcie chociaż na szpareczkę, dajcie chociaż na szpareczkę. Dajcie nam też trochę masła, żeby wam się krówka pasła, żeby wam się trówka pasła. Dajcie nam, co macie dać, bo nam tutaj długo czekać, bo nam tutaj długo czekać. Hej! A teraz legenda, Bronia. Stara legenda mówi, że... To wtedy nie widzę, jak tu coś czyta. Stara legenda mówi, że po śmierci Chrystusa cała przyroda okryła się żałobą. Wierzba powiedziała, on umarł, to ja i moje gałęzie będą zwieszać się z żalu nad wodą i płakać łzami jutrzenki. Jedynie topola stała niewzruszona. Nic mnie to nie obchodzi. Ja jestem niewinna, on umarł za winy grzeszników. Za bezduszność skazana została na wieczne drżenie liści. Przyszliśmy tu po śmiech gusie! Przyszliśmy tu po śmiech gusie, hej, hop, tra la la. Ale nas do izby puśnie, hej, hop, tra la la. Dziołchy polejemy, nic wam nie weźmiemy, jak śmigus, to śmigus, tra la 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 la. Kopa jaje naszykujcie i szpareczki nie żałujcie, jak śmigus, to śmigus, tra la 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 la. Śmigus, śmigus. Jedzie sobie Pan Jezus do miasteczka małego.
osiołek pod nim lichy, Pan Jezus na nim cichy. Dajcie osiołkowi siana, o mnie też nie zapominajcie. Na 7 śledzi mi dajcie i na bochenek chleba, bo jeść nam potrzeba. A wam za to zapłaci sam Pan Jezus z nieba. Najświętsza Panna po świecie chodziła, swojego synaczka w żywocie nosiła. Swojego synaczka w żywocie nosiła. Przyszła do Kowola, o nocleg prosiła. Kowolu, Kowolu, mój miły Kowolu, przenocuj, że mnie tu. Kowolu, Kowolu, mój Kowolu, przenocuj ze mnie tu. Jak cię mam nocować, w jej samysta nie mam. Że kowole kują, wcale nie nocują, ach Jezus Maryja. Że kowole kują, wcale nie nocują, ach Jezus Maryja. Chrysta Pana przebić, co się ma narodzić. Przychodzie żelazne, Chrysta Pana przebić, co się ma narodzić. Kowolo wejdziecie, ukołysz to dziecię. Jak ja mam kolibać, kiedy rączków nie mam, ach Jezus Maryja. Jak ja mam kolibać, kiedy rączków nie mam, ach Jezus Maryja. Patrzajcie, matulko, patrzajcie, tatulko, ta mi rączki dała, co tu wczoraj była, o nocleg prosiła. Dała, co tu wczoraj była, a nocleg prosiła. Jej bych ją powiedział, bych ja był nocową. Wy srebrze, wy złocie, wy wielkim klejnocie, ach Jezus Maryja. Ach Jezus Maryja. Niechaj każdy będzie syty, zdrów i wesół, a nie słaby. Miejmy wygląd znakomity, jak te placki, jak te baby. Zanim te baby i placki i inne łakocie znajdą się na stole wielkanocnym, zanim zaczniemy czas biesiadowania, poddajmy się poszczeniu, poszczeniu. A jak święta, to zaloty, a jak zaloty, to i wesele. I teraz taki blok piosenek. Będą gadki, będą śpiewki. Po co żeścia kawalerzy przyszli? Dziękujemy, że Państwo jeszcze wytrzymujecie i siedzicie tu! Po co żeś tak, kawalerzy przyszli? Oj, 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 oj.
Chrystus jedzie, proszę Państwa. Bronia jedzie, jest? Jezus jedzie. Weźmie żur i śledzie. Kiełbasy zostawi i pobłogosławi dobre placki przekładane i kiełbasy nadziewane. Daj mi, Chryste, zażyć tego, daj doczekać święconego. Na zgagę nadczo zjeść chrzan i huchnąć trzy razy do komina. Przed śniadaniem zjeść usmażone na maśle pokrzywy. Jak chcesz ładną dziołcha mieć, do Czarnowo z Ponią jedź! Jak chcesz ładną dziołcha mieć, no nam na tak rynku, no Czarnową z Ponią jedź, bo no no no. Aj się śpiew! Czarnową tak dostaniesz, no no no, ta wiryntum, co ma nóżki jak sanie, no no no, no. Pokaż na ta te nóżki, oj, 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 oj. A rączki ma do stroju, no no no, ta wiryntum, jak widełki do gnoju. Plecki ma garbatę, no no no, ta wiryntu, od roboty są zdatne, o no no no. A od spodu pęka to, no no no, ta wiryntu, lewą nogą zamiato, no 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 no. Do Czarnowa, na pewno dostaniesz Czarną. Do Czarnowa, fajną dziołcha. A teraz Bronio opowie o opowieść o zajączku. Nie, o jajeczku. O jajeczku czy o zajączku? O zajączku, o zajączku to jest. No taka, taka oma jak ja miała pstrokokoszkę. Ta pstrokokoszka zniosła jej pstrojajeczko. Myszka leciała, jajeczko rozbiła. I babcia płacze, kurka gdacze, myszka skacze, oj, co się dzieje? Widział to kogut. Co się tu stało? Dlaczego ty, myszko, tak skakasz? A, to ty nie wiesz, co się stało? Nie wiesz? Miała babcia pstrokokoszkę. Ta pstrokokoszka zniosła jej pstrojajeczko. Biegła myszka, jajeczko ogonką rozbiła. I teraz babcia płacze, kurka gdacze, a ja skaczę. Ło, jak tak? To ja frudę na płot i będę piął. Frudą na płot kogut i pieje, pieje, aż się płotowi to znudziło. I pyta, co ty kogucie tak piejesz i piejesz? A, to ty nie wiesz, co się stało, to ci powiem. Miała babcia pstrokokoszkę. Ta pstrokokoszka zniosła jej pstrojajeczko. Biegła myszka, jajeczko ogonkiem rozbiła. I teraz babcia płacze, kurka gdacze, myszka skacze, kogut pieje. A je, a ja siedzę na ciebie i pieję. Tak, jak tak, to ja się będę chwiął. I płot się chwieje i chwieje. I leci sroka, siadła na płocie i pyta, co ty, płocie, tak się chwiejesz? A, to ty nie wiesz, co się stało, to ja ci powiem. Miała babcia pstrokokoszkę, pstrokokoszka zniosła jej pstrojajeczko, biegła myszka, jajeczko ogonką rozbiła i teraz babcia płacze, kurka gdacze, myszka skacze, kogut pieje, a ja się chwieję. Ło, jak tak, to ja se wszystkie piórka z ogona powyrywam. Wyrwała se piórka z ogona i na pole poleciała. Zobaczył ją zając. Co to, sroka? Nie sroka?
Sroka, co ty miałeś taki ładny ogonek? Co się stało? A to ty nie wiesz, co się stało? Nie wiesz? Miała babcia pstrokokoszkę. Pstrokokoszka zniosła jej pstre jajeczko. Myszka leciała jajeczko, ogonkiem rozbiła. I teraz babcia płacze, kurka gdacze. Myszka skacze, kogut pieje. Płot się chwieje, a ja se wszystkie piórka z ogona wyrwałam. O, jak tak? To u gospodarza jest pieniek, jest siekierka. Poszedł do gospodarza, położył ogon na pieńku. Siekierko ciach i do dziś ogona nie ma. Do kościoła z tobą, do kościoła z tobą. Jeszcze mi nie powiesz, że ci się podobą. Jeszcze jej nie powiesz, że ci się podobą. Idziemy z kościoła Bożego, czeka już teściowa na zięcia swojego. Czeka już teściowa na zięcia swojego. Wróciła z kościoła, stanęła na progu, Jurzek się wydała, chwała Panu Bogu. Jurzek się wydała, chwała Panu Bogu. Ocenił, już będę człowiekiem, nie będę skobyczał, jak ten pies z łosikiem, bo tam stoi, patrzcie, hej! Jużem się ocenił, jużem się powiesił na tej sukienicy, co chodzi w spódnicy, hej, wesele, hej! Na tej szubienicy, co chodzi z spódnicy. Renata i Gizela, pojedziemy na wesele, popijemy wina. A teraz gadka Gizeli. Gizela nie schodzi, tylko ma swoją gadkę od swojej Omy. Tak, od Omy. Od Omy Julii. Od Omy Julii. Skąd? Z Luboszy. Z Luboszy. No to teraz słuchaj dokładnie. No dobrze, piosenka, ale gadka też. Będzie i piosenka, i gadka z Luboszyc. Wiano młodej pani, kiedy się dwóch młodych żeńców pobierze, to się wszyscy ludzie najpierw pytają, a wiela łona to moł. Posłuchajcie, panowie i panie, co tam od pani za wiano dostanie. Najpierw po swojej starce wszystkie srebrne konewki i garce, stolik ze złamaną nogą, na którym jeszcze siedzieć mogą,
komołda, kolybka bez kodzidą, dwie kopacki i troje widą. Po matce zaś łodziedzicy, z opaska z krauską ze spodnicy. Wypasiono jałówkę, trzymiesięcznego byka, jedna gęś, kwoka i indyka. Rancników i pieluchów całą skrzynia. Dwa sialtuchy, jedna pierzina, dwa gutaliny i scotka, jednego cyza i klątka. Trzewiki brunoutne, białe i lakowe, rube poncochy i galouty flanelowe. Policz sobie, młody panie, co ona wszystko dostanie i co to kosztuje, lecz myślimy, że tego nie żałuje. No nie żałuje, nie żałuje. Przywieźliśmy młodą panią do domu. Nie umiała kaczek wołać do domu. Krótkie dzioby, puśćcie do domu. Płaskie dzioby, puśćcie do domu. Dziełcha, tak to ty kacek nie zawołał z Dodą. Jak się wołał kacki Dodą? Puśćcie do domu. Wszyscy razem. Puśćcie do domu. A u was jak to? A u ciebie też samo się? Też tak samo? Też tak samo? Taś, taś my wołali, a w Lubnianach też go udali taś, taś. Też taś, taś. Też taś, taś, no dobra. Przywieźliśmy młodą panią do dum. Nie umiała kurek wołać do dum. Krótkie dzioby, puśćcie do dum. Krótkie dzioby, puśćcie do dum. Dziołka, kurów też tak nie dogonić na wiecu do domu. Jak się wołą kury do domu? No jak? Ko-k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 o. Puśćcie do domu. No teraz wszyscy. Ko-k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 o. Puśćcie do domu. Ale my inaczej wołali w Węgrach. Cip, 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 puśćcie do domu. Cip, 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 puśćcie do domu. I jeszcze my inaczej wołali. A ja? Put, 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 puśćcie do domu. Put, 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 puśćcie do domu. Przywieźliśmy młodą panią do domu. Nie umiała gęsi wołać do domu. Długie dzioby, puśćcie do domu. Długie dzioby, puśćcie do domu. Chyba taki, takim wołaniem to ona też gęsi nie zagoni do domu. Jak się woło gęsi do domu? Gę, 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 puśćcie do domu. Gę, 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 puśćcie do domu. A my też wołali inaczej. Pila, pila. Pila, 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 puśćcie do domu. Pila, 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 puśćcie do domu. To teraz już, to już umie, to będzie gospodarzyć? Tak, myślę, że jak umie tyle zawołań na zwierzęta, no to będzie dobrą gospodynią. To niech powtórzy, jak to właściwie było. No właśnie. Puśćcie do domu. Cip, 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 puśćcie do domu. Pila, 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 puśćcie do domu. Gę, 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 puśćcie do domu. Tak się woła kacki i gęsi i kury. Proszę państwa, my bawiliśmy się... No jeszcze piosenka o my. Jeszcze piosenka o my. A jeszcze o my, ale chcę powiedzieć, że my bawiliśmy się wspaniale. Jeżeli państwo z nami też, to jest nam miło. Zaśpiewamy ostatnią piosenkę, a potem, proszę państwa, myślę, że zasłużyliśmy na jakie jadło. Ale przesuń.
To jest ta sama Oma Julia, ta sama z tych Luboszyc, tak? No to śpiewamy. Niedziela z wieczora stała ci mi się zgoda. Przyjaciele i Urbanie. Oma Julia żyła od 1902 do 1985. Tak tu jest tak, zapisane. Oma. I trzeba to pamiętać. 20 lat temu zmarła. Dziękujemy ponad. Państwu, tym, którzy zostali. Do zobaczenia. Wrona na gaju siado i sucho kto z nim gado. Tu dzień, dzień. Tu noc, noc. Tu wida. Tu has, has. I sucho kto z nim gado. Tu dzień, dzień. Tu noc, noc. Tu wida. Tu has, has. I sucho kto z nim gado. Wielkie brawa. Bo tam dwoje ludzi, oboje byli młodzi. Państwu Urbaniakom dziękujemy serdecznie. Tu widać! Tu has, has! Za muzykę, za wesołe teksty. Tu widać! Tu widać! Oboje byli młodzi. Szanowni Państwo, wielkie brawa raz jeszcze. Ten bardzo taki optymistyczny akcent na koniec na pewno Państwu przyda się na te święta. A my chcemy tutaj wspólnie z Panem Dyrektorem, właściwie Pan Dyrektor jako gospodarz tego pięknego miejsca i gospodarz, organizator, podziękować za wspólne spotkanie.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to, żeście przybyli dzisiaj i wytrwaliście do godziny 6, nawet więcej niż 6 minęła. Ze swojej strony chciałem bardzo przeprosić za te niedogodności, które dotknęły wszystkich Was, szczególnie między godziną 12 a 1, bo wtedy mieliśmy problemy z prądem. Dziękuję bardzo firmie Musicland, że się sobie poradziła z tym w miarę sprawnie, że w ogóle mimo tych różnych problemów z prądem dostarczyła nam tutaj muzyki głośnej, krótko mówiąc. Proszę Państwa, jest wiele osób, które miały swój udział w przygotowaniu tej imprezy, a wszystkich nie potrafię wymienić. Część tej osoby gdzieś na zapleczu pracują. Tutaj w tej chwili ogarniam teren, widzę tylko koleżankę. Może tutaj poproszę panią Ewę Olbryt, żeby się przynajmniej pojawiła przed estradą, jeżeli nie chce wejść na estradę. Ewa Olbryt jest kierownikiem działu udostępniania i edukacji i wraz ze swoim zespołem, swoich współpracowników tą imprezę przygotowała. Oczywiście wszystkie działy naszego muzeum były w to zaangażowane, administracyjne, finansowe, techniczne, architektury ludowej, kultury materialnej i folkloru. Wiele osób po prostu pracowało nad tym, aby ta oferta została przygotowana w sposób odpowiedni. Mimo tego takie drobne wydarzenie jak awaria prądu potrafi nam trochę zepsuć krwi. Niemniej jednak 42. Jarmark Wielkanocny uważamy za taką imprezę, która zapadnie nam w pamięci na pewno. Być może również liczymy na to, że frekwencja będzie tak wysoka, że zasłuży sobie na pierwsze miejsce w naszych 42 jarmarkach. Pani Ewo, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję Krystianowi Czechowi, który prowadził dzisiaj, jak to się mówi, konferansjerkę, ale tak naprawdę po prostu prowadził dzisiejszy koncert. Wszystkim jeszcze raz dziękuję, zapraszam do